Według wyliczeń Suwalskiej Inspekcji Sanitarnej w pierwszym kwartale bieżącego roku zakażenie koronawirusem potwierdzone zostało u 860 osób. Obecnie aktywnie zakażone są 393 osoby, z których 77 leczonych jest w warunkach szpitalnych. Ale te dane zmieniają się z godziny na godzinę. Niestety nie wszyscy zakażeni wracają do zdrowia. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku na skutek infekcji zmarło 40 mieszkańców Suwałk i 22 mieszkańców powiatu ziemskiego. Od początku pandemii ofiar śmiertelnych odnotowano już 165. Jak podał dyrektor szpitala Adam Szałanda, do połowy marca średnio w szpitalu znajdowało się około 40 zainfekowanych wirusem pacjentów. Od połowy marca ich ilość bardzo dynamicznie rośnie. Na dziś, mówił szef szpitala, mamy w placówce 93 miejsca covidowe. Według decyzji wojewody powinniśmy posiadać 4 stanowiska respiratorowe, ale na przykład wczoraj na respiratorach było 10 covidowych pacjentów. Dzisiaj jest ich 7. Co będzie jutro? Nie sposób przewidzieć. Szpital posiada rezerwy tlenu, uspokajał dzisiaj dyrektor jednostki, wskazując, że ma zbiorniki mieszczące 11 ton życiodajnego gazu. Rezerwa wynosi 50%, ale w ciągu doby zużywamy teraz 2,2 tony tlenu. Jesienią podczas drugiej fali dziennie szło znacznie mniej, tylko 1,5 tony. Dzisiejszy rządowy raport covidowy przyniósł informację o 58 nowych zakażeniach w mieście i 8 w powiecie ziemskim. Odnotowano również w ciągu ostatniej doby kolejne 3 zgony.